Witam was ponownie w remake'u gry Silent Hill 2. Ja jestem Sarge i znajdujemy się w recepcji apartamentów Woodside po zdobyciu trzech monet, które były potrzebne do okolicznej zagadki. Te monety są tutaj. Symbol węża, symbol kobiety i mężczyzny. Więc podobnie jak to miało miejsce z analogiczną zagadką w oryginale, tylko że tam jednak jej treść brzmiała trochę inaczej. No i przede wszystkim rozgrywała się w innej lokacji. Więc teraz będziemy musieli coś tutaj rozszyfrować, czytając jeszcze raz treść tej łamigłówki. Trzy monety jasne, a otworów pięć. Wpierw przycupnąć pod drzewem dziewczę miało chęć. Czyli mowa o tej kobiecie. Wiatr zimny na plecach z pokorą dziś zniesie, samotnego kwiatu zapach do niej przyniesie. Wtem idzie mężczyzna, smukły i śmiały, w bladym świetle księżyca jego oczy błyszczały. Czyli mamy również mężczyznę. Okej, to jeszcze się tak zastanawiam. No najpierw możemy zacząć od kobiety pod drzewem, bo rzeczywiście jest tutaj samo drzewo. O, tylko że właśnie zastanawiam się, co z tym wężem. Dobra. Kobieta jest pod drzewem, spoko. Dodatkowo mężczyzna. W bladym świetle księżyca jego oczy błyszczały. Mamy po prawej stronie słońce, a po lewej stronie jest księżyc. Czyli tutaj dajemy tego mężczyznę. Ej, w ogóle tu można jeszcze obracać. Patrzę tutaj, że jest pod kwadratem obróć. A to ciekawe. To co jest po drugiej stronie tego węża? Mamy kwiat, patrzcie. Wiatr zimny na plecach z pokorą dziś zniesie, samotnego kwiatu zapach do niej przyniesie. Czyli kwiat musi gdzieś tutaj być w którymś miejscu. Po prawej stronie. Ale... Kurde, to jeszcze nie koniec tej zagadki tak naprawdę. Ja myślałem, że już coś dostaniemy. Podchodzi do niej bliżej z ostrzem na widoku. Twarz ukrył za stalą, co jaśnieje w mroku. Dziewczę przerażone przed ostrzem ucieka, z dala od drzewa, tam gdzie kwiat na nią czeka. Okej, czyli musimy to przestawić. Ale w końcu w miejsce kwiatka, czy bliżej? Tylko, że tak to będziemy zamieniać, więc też nie jestem pewien, czy to o to chodzi. Jeśli by było bliżej, a mężczyzna podchodzi do niej bliżej, więc nie wiem, czy tak na maksa blisko, czy po prostu tutaj. Niestety, ale na razie nic się nie dzieje, więc jest problem. Czy ja tutaj powinienem ten kwiat ustawić, ale kwiat się nic nie przemieszczał przecież. Ona musi podejść bliżej, tylko właśnie się zastanawiam, czy jednak na to miejsce? Tu mamy w ogóle jakiś nagrobek. O wężu nic nie ma przecież. Podchodzi do niej bliżej z ostrzem... A, czekajcie. Okej, przecież tutaj. Myślałem, że cały czas trzeba wizerunek mężczyzny utrzymać, a tu jednak ostrze na widoku. No i mamy jeszcze nie koniec, kurczę. Gdzie dawniej rósł kwiat, wnet jadł potok płynie. Patrzcie, czyli teraz będzie ten wąż. Tam gdzie kwiat, no to mamy jad, czyli węża. Kamień zaś stanął w miejscu po dziewczynie. A, dobra. Kamień, czyli nagrobek. Mężczyzna, stając nad grobem, w którym ta spoczęła, podłą żmiję ogląda, co przed ostrzem umknęła. Stoi nad grobem, ale nie ostrze, tylko sam mężczyzna, tak? Dokładnie. Bestia, co w jej ciało kły swe zanurzyła. On, który zawiódł, i ta, co nie przeżyła. Teraz spada na ciebie, występku, ocena, kto ponosi winę za te wydarzenia. Oj, w ogóle teraz nie mogę
już tamtych użyć. A, bo tu jest jeszcze jeden otwór. Kto ponosi winę? Mężczyzna, który zaczął gonić tę kobietę? Czy jeszcze jest tutaj jakaś podpucha? Czyli muszę to na górze umieścić. Innej opcji nie ma. Tak jest, dobra. Klucz do mieszkania numer 201. Samo mieszkanie 201 było na górze, więc tam będziemy musieli się teraz udać. Okej, czyli te schody mnie tutaj interesują, które są w pobliżu. To zdecydowanie powiem wam, że w pierwowzorze ta zagadka nie była tak rozbudowana. Bo zdecydowanie sobie nie przypominam, żeby tam były takie motywy ze zmieniającą się zagadką. Tylko wydaje mi się, że raz wystarczyło te monety umieścić na swoich miejscach i w ogóle na podstawie innej zagadki. I to właściwie było tyle. Dobra. Tutaj rzeczywiście był ten pokój numer 201. Teraz możemy w końcu to otworzyć. Więc poprosimy. Klucz do mieszkania. I wchodzimy do środka. Co my tu znajdziemy? Na razie pusto. Żadnej szuflady nie otworzymy w tym miejscu. Napój leczniczy, 12. To nic ciekawego. No, jak kurczę zza szafy wyskoczy mi zaraz coś, to nie wiem. Tu jeszcze przejście. Tu był jakiś dźwięk przed chwilą. Dobra. Co jest? Już myślałem, że coś tutaj niepokojącego leży, ale to tylko naczynia. Na spokojnie. Dobra, tutaj mamy. Jezu, jak się przestraszyłem. O, w mordę. Jest piramidogłowy, prawdziwie ikoniczna postać z tej gry. I pamiętna zresztą scena. Tutaj mam wrażenie, że jednak mocno zmieniona. Thank you.
Ależ to było dziwne. Muszę jednak przyznać, że dość mocno, kurczę, tę scenę zmienili. To znaczy, dość mocno, może to za dużo powiedziane, ale na pewno trochę ugrzeczniono początek tej sceny, tak bym powiedział. Chusteczka. Zabieramy ją ostatecznie. Czy ja mogę coś więcej na jej temat przeczytać? Poplamiona chusteczka wygląda bardzo znajomo, no właśnie. Jest tyle opowieści, które od razu chciałbym powiedzieć na temat piramidogłowego, ale no, jest na to zdecydowanie za wcześnie, żeby czegoś nie zaspoilerować. Więc po prostu ograniczę się do tego, co powiedziałem do tej pory. Ale naprawdę, to wyglądało dziwnie, kurczę. W momencie, jak on podchodzi do tej szafy, James już nie wiedział, co robi, zaczął do niego strzelać. I po prostu sobie wyszedł, a teraz proszę, mamy! Tę scenę z oryginału też pamiętam. Przechodzimy do drugiego budynku, do kolejnych apartamentów. Nie z tego świata. Przejdź na drugą stronę po raz pierwszy. A kurde. I co, już nie wrócimy? Kolejny przypadek, kiedy nie ma opcji za bardzo wrócić. No właśnie, a propos wracania się, bo piszecie na bieżąco w komentarzach o różnych kwestiach, na przykład o tym, że bodajże 2 odcinki temu nie zauważyłem w pewnym momencie miejsca, gdzie można było piramidogłowego po raz pierwszy trochę nieoficjalnie zobaczyć. Myślę, że w którymś z najbliższych odcinków pokażę wam to troszkę tak bonusowo, bo sam bym chciał to zobaczyć. A wystarczy przecież, żebym wczytał jakiegoś starszego save'a i udał się w tamto miejsce, które wskazywaliście. To samo jeśli chodzi o co najmniej 2 trofea, o których pisaliście. Jedno trofeum na samym początku gry, a drugie związane z tym pomieszczeniem Welcome Home. Ale to myślę, że no najwcześniej w następnym odcinku się za to zabierzemy. I właśnie tego typu zaległości. Nie jest to może coś bardzo istotnego, bardziej jakieś ciekawostki. Ale też chciałbym to sobie nadrobić, wykorzystując fakt, że mamy tutaj oddzielne save'y, które zawsze można wczytać. Nawet w ramach ciekawostki, żeby sobie, kurczę, sprawdzić coś nowego. No, musicie przyznać, że tutaj już wygląda to inaczej. Nie mamy chyba jeszcze informacji oficjalnej, jak się te apartamenty nazywają, więc nie będę wychodził przed szereg. Pewnie do czasu, aż nie znajdę jakiejś mapki, bo na razie niestety. O, jest już mapa na początku. Póki co wszystko zamknięte. To zobaczmy. Mapa pierwszej kondygnacji apartamentów Blue Creek. No właśnie. Jesteśmy w apartamentach Blue Creek w tym momencie. Druga i trzecia kondygnacja ponownie. W tym momencie jesteśmy na kondygnacji drugiej. Więc lecimy po kolei. Oho. Kurde, ten skubaniec jest już. Wow! Troszkę inaczej ubrany, albo raczej ubrana. Dawaj, dawaj, dawaj. Wow! No jaja sobie robicie? Ej, jeszcze! Kurde, po co ja stałem tutaj w miejscu? Świetnie po prostu. To teraz jeszcze muszę uważać na to, że taki przeciwnik potrafi się wysadzić po wszystkim. Może wysadzić to za dużo powiedziane, ale jeszcze ten kwas wypuszcza w naszą stronę. Tragedia. Mam nadzieję, że to tylko dotyczy takich, którzy są właśnie inaczej ubrani.
a nie teraz wszystkich tego typu przeciwników. Tutaj się nie dostaniemy, przynajmniej na razie. Wow. Już kurde. Będę mógł to zniszczyć? Tak jest, rozbij ścianę. Bo innej drogi nie ma, tak naprawdę. Dobra. I uwaga, przygotujmy się. Bo radio nie bez powodu pokazuje, że ktoś tu jest, albo coś. Widziałem, jak przeszło. Widziałem zdecydowanie, pewnie tam jest za rogiem. Pokażesz się, czy nie? Okej, tam dalej. Boże, come on. Ale ja widziałem tego innego przeciwnika. Tego manekina całego. Jezu, no serio? Może gdzieś jest kurczę na suficie? Boję się, że tutaj zaatakuję i za chwilę będę miał niespodziankę z drugiej strony. Jeszcze z lewej strony muszę sprawdzić. Kurde, trafił mnie. Oczywiście, że tutaj mamy, kurde. Patrzcie, jak się czai za rogiem. Niesłychane. No nie wierzę. Wow. Dobra, strzykawka. No, o tym mi ostatnio pisaliście, że taki najgorszy stan Jamesa to jest czerwona obramówka i dodatkowo jeszcze widoczny przed chwilką znak. Dobra. No serio. O kurde, te uniki są najgorsze. Teraz. Tak jest, dobij. Ja cię kręcę, ale będę musiał naprawdę sobie wbić do głowy to, żeby przed tamtymi przeciwnikami uciekać po powaleniu. Jeszcze nie mogę się do tego przyzwyczaić jak na razie. Dobra, bo tutaj wracam na początek, ale teraz dopiero na spokojnie mogę się rozejrzeć, bo zbyt mocno koncentrowałem się do tej pory na tym, żeby w ogóle przetrwać to spotkanie. Nie dać się zaskoczyć. No i tak, kurczę, można powiedzieć, że trochę się dałem. Tu myślałem, kurczę, na początku, że ten manekin się będzie chował, ale nie. Jeszcze jeden telewizor. Znowu nic w środku. Ale nie daję za wygraną i sprawdzam to cały czas. Wszędzie pusto. Przynajmniej tutaj amunicja do pistoletu. Dobra, i będzie wyjście. Za chwilkę skorzystamy. Nie kryje się tutaj coś? Chyba nie. Zobaczmy. Wyjdziemy z pokoju 204 na korytarz. Dobra, nie podoba mi się to. A, to tutaj też jest blokada. Czyli dostępu do 205 nie ma od tej strony. Tam na mapie prędzej widać od drugiej strony jakąś opcję. Oj, ćmy. 202M wyryte. Zapisał James. M na drzwiach. No właśnie, i w dodatku, jak podchodziłem, to miałem wrażenie, że coś słyszałem. A, M to może od MOF, czyli ćma po angielsku. Niewykluczone. Kurde, ale pomyśleć, że zmienił się w zasadzie wystrój
Obdrapane ściany, jeszcze bardziej to obrzydliwie wszystko wygląda. Ale samo to wpływa na atmosferę. Ej, a jak się tam dostać? A, też zamknięte. No, wolę to sobie zaktualizować, żeby wiedzieć na przyszłość, że już to zbadałem. Bo co by, gdyby się okazało, że to jednak jest przejście. Dobra. O kurde. Też jak to wygląda. Nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Na razie, na szczęście i tak nie mogę. Pomieszczenie z zapisem. Muszę zwrócić uwagę, czy takie pomieszczenia to za każdym razem oznaczają spokój. Ale chyba niekoniecznie. Jest notka. O kurde. Mamy jednak zagadkę z tym zegarem, o której wam mówiłem. Zegar tutaj jest narysowany. Henry boi się Scotta. Ucieka więc, by się schować. Czmychnął na zachód, gdzie po drugiej stronie będzie czatować. Lecz wtem nadchodzi Mildred o nieznanych chęciach. Scott leży twarzą w dół, nieświadom jej zejścia. W pierwowzorze wyglądało to tak, że każde imię Henry, Scott i Mildred oznaczało inną wskazówkę na zegarze. Henry, ponieważ się zaczyna na H, tak jak hour, czyli godzina. Scott zaczyna się na S, tak jak second, czyli sekunda. No i Mildred zaczyna się na M, tak jak minuta. I na podstawie widocznej na ścianie wskazówki mogliśmy wtedy się zorientować, jak ustawić te wskazówki na zegarze. Problem polega na tym, że my tego zegara do tej pory nigdzie nie odkryliśmy. O, to będzie chyba tutaj, co? Oho. O, kurczę, są te wskazówki, ale patrzcie. Nie jest to tak ładnie widoczne, jak w pierwotnej wersji. I pomyśleć, że... Czyli patrzcie, można powiedzieć, że trochę zamieniono te zagadki miejscami. No i oczywiście jeszcze je zmodyfikowano. Zagadka z monetami wcześniej była właśnie w apartamentach Blue Creek. A z kolei zegar był w apartamentach Woodside, a tu jest na odwrót. Zegar jest w Blue Creek, a zagadka z monetami w Woodside. No to ciekawe. Są te wskazówki pokazane. Tam było, że na zachód, czyli ta wskazówka w lewo na godzinie 9. Henry boi się Scotta, ucieka więc, by się schować. Czmychnął na zachód. Tak. Czyli prawdopodobnie godzina 9 będzie. To będzie tu. Czyli minuta. No jakoś, nie wiem, powiedzmy 10 minut po. Coś takiego. Będziemy to jeszcze oczywiście badać. I mamy to. A, to ja jeszcze muszę dodać te wskazówki. Kurczę. No spoko. Tutaj punkt zapisu. Na tę chwilę w tym pomieszczeniu to wszystko, czyli ewidentnie będziemy tu jeszcze wracać. Zegar. A, to być może jednak M na drzwiach, to tam będzie wskazówka minutowa w takim razie. To połączyłem z tymi ćmami początkowo, ale może... Patrzcie, jest H. Masakra. H na drzwiach. Kurczę. Ciekawe, czy też będzie zablokowane. Teraz sam nie wiem, gdzie się udać najpierw. Może spróbujemy tutaj. Ale pewnie będzie zamknięte. Tak jest, skoro się coś dobijało. Dobra, tego nie ruszymy. Czyli tutaj za wiele nie zrobię na tę chwilę. Jak to, kurczę, pomieszczenie wygląda. Dawać jeszcze amunicję. 4 naboje.
Rozwala mnie to miejsce. A to cały czas nie jest najbardziej obskurna lokacja Silent Hill 2. Zdecydowanie nie. O Jezu! Dawaj, dawaj do tyłu albo na bok. O kurde. Nie! Mordę, się też przestraszyłem tego trochę. Rozbijemy to nie za bardzo. Kolejna kuchnia. Dobra, bo jesteśmy w pokoju 203. Kolejna pusta szuflada. Czy to oznacza, że tędy przejdę? Niewykluczone, no ale najpierw sprawdźmy tutaj. Jest tak ciemno, więc wolę uważnie się rozglądać. Będzie strzykawka. A patrzcie, znowu są zniszczone ściany. Czyli tędy też się przebije. To będzie do 205 prosto. Zobaczmy, czy te drzwi są otwarte. Okej, tam jeszcze coś było. No tak, amunicja. To łatwo można przeoczyć. Ej, ale to w końcu... Co jest grane? Nie no, przecież ja tędy przyszedłem. Też już bym się pogubił trochę. No tak, wszystko jasne. Dobra, czyli innego przejścia nie ma, na to wygląda. Myślałem, że jest rozwidlenie, ale się pomyliłem. Idźmy dalej. O nie, łóżeczko dziecięce. O kurde! Z którego jak gdyby nigdy nie zabieramy sobie amunicję. Że jakiś mnie robaczek przestraszył. Nie przesadzacie, aby? Ej no i ciągle słyszę, to nie wiem czy to w tym pomieszczeniu. Boże. Tutaj, tutaj. O nie, znowu ty! No i co, wybuchnie? Wybuchnie, wybuchnie! Spadaj! Kurde. Ale przynajmniej teraz się udało tego uniknąć. Dobra. Zdecydowanie zabite. Ja cię kręcę. Ten robaczek to już mnie całkowicie rozwalił, naprawdę. Tak, kolejne teraz zabawki dla dzieci. Cudownie. Gdzie my teraz jesteśmy? 205 ciągle. O, przejście oknem. Niby Silent Hill to nie jest typ gry, gdzie produkcja straszy jakimiś jumpscarami. To nie, czegoś takiego tutaj... Nie ma, ale przeciwnicy, którzy kurczę nagle nam wyskakują, nie są oczywiście takim typowym jumpscarem, bo nie wiąże się to z dodatkowym jakimś dźwiękiem czy czymś tego rodzaju. Ta niepewność, która tutaj jest non-stop, no daje o sobie mocno znać. Dobra, no wchodzimy na górę. A, tu jest przejście. To będzie kondygnacja trzecia. To myślę, że jej sprawdzeniem zajmiemy się w następnym odcinku. Ja tutaj wykorzystam okazję, że jest niedaleko jeszcze punkt zapisu i dopiero wtedy sprawdzimy, co tutaj, bo możliwe, że tak łatwo stamtąd się nie wydostanę, że tak łatwo nie wrócę. Dziękuję wam w takim razie za oglądanie dzisiejszego odcinka, dzisiejszego materiału z tej produkcji i oczekujcie na następne. Cześć!